Pisze o tym niemiecki dziennik Die Welt. Doszło do zabójstwa w nadreni Palatynacie w miejscowości Kandel, gdzie 15-letni afgański uchodźca ugodził nożem i zabił swoją 15-letnią koleżankę, z którą rzekomo łączył go przez kilka miesiące związek. Ta dziewczyna go rzuciła, a potem ją prześladował, groził jej śmiercią. Rodzice dziewczyny złożyli skargę na policji. Policja nie zareagowała. No i w końcu ten młody człowiek, ten uchodźca z Afganistanu poszedł do drogerii, gdzie ta dziewczynka się znajdowała, w miejscowości Kandel i zadźgał ją nożem do krojenia chleba. I Die Welt pisze o tym, dlaczego niemieckie wiadomości, niemieckiej telewizji publicznej ARD, to jest pierwszy kanał telewizji publicznej Niemiec, dlaczego te wiadomości Tagesschau nie informowało, o zabójstwie w Kandel. Natomiast, no, tutaj Die Welt pisze, że ARD próbowało usprawiedliwić brak tej informacji w wieczornych wiadomościach tym, że było to, było to zabójstwo z powodu zawodu miłosnego i w związku z tym sprawa niezbyt interesująca dla wiadomości, i że ARD z zasady nie informuje o sprawach, których tłem, jest właśnie zawód miłosny. Natomiast na stacji wyżywają się Niemcy, czyli zwyczajni widzowie, którzy na Facebooku i na innych portalach społecznościowych ostro zaatakowali ARD, twierdząc, że stacja po prostu celowo nie poinformowała o tej sprawie, chociaż o innych sprawach na tle miłosnym właśnie informowała. I niektórzy zarzucili stacji, że gdyby sprawcą tego zabójstwa był Niemiec, to ARD jak najbardziej wzięłaby to jako część zintegrowała to w wiadomościach i zarzucają w związku z tym stacji niemieckiej stacji zakłamanie. No tutaj y, oczywiście ARD się poprawiło i następnie y, w następnych krótkich y, skrócie wiadomości poinformowało o tym, co się wydarzyło w Kandel, no ale tutaj też niemieccy widzowie krytykują, że oczywiście takich morderstw było w ostatnim czasie w Niemczech więcej i że niemiecka telewizja publiczna robi co może, by o nich nie informować. Chodzi m.in. o zabójstw, próby zabójstwa, która miała miejsce tydzień temu w Berlinie, gdzie 19-letni afgański uchodźca próbował utopić swoją byłą dziewczynę, 17-letnią Niemkę w Haweli ponieważ sam nie umiał pływać, nie udało mu się to, o mało się sam nie utopił i musiała go ratować policja i następnie reanimować.